Okej. Więc jest taka seria, gdzie Polacy przyjechali z Polinu i jeżdżą sobie przez Amerykę. Przez trzy Ameryki chyba. Stany Zjednoczone, Centralną oraz Południową. Bardzo fajna seria. Zacząłem ją oglądać od początku, ale bardzo mi się coś rzuciło w oko, do czego się przypieprzę, ponieważ taki jestem zimny drań. Tu widzimy przykład tego na 23, na 69, więc 15. Więc ubrania tego gościa, te jego koszulki, co to jest, skąd to jest, co to jest i jaki dorosły, normalny, przy zdrowych zmysłach człowiek ubierze się w taką koszulkę. Gdzie jest Waldo? Gdzie jest Waldo? Tu jest Waldo, tutaj! Bądź co bądź, ten człowiek reprezentuje Polin, czy tam Polskę. Polin tak naprawdę. I takie koszulki, co on wybiera, żeby ubrać się w nie, no to... To powiem tak. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, takie ubrania noszą w psychiatryku, gdzie ich leczą. To są takie płachty w szpitalne, mi się właśnie przypominają, gdzie jak idziesz na jakiś zabieg, czy jesteś psychicznie chory, to właśnie w takie cię ubiorą, w psychiatryku albo w szpitalu. Uważam, że to jest... To jest po prostu wielka porażka. Kanał wspaniały, merytoryczny, bardzo się fajnie ogląda. No, to co innego. Ale nie. Może później w następnych odcinkach on się poprawił, ale ludzie, no... On wygląda jak kompletny przygłup, jak kompletny idiota. Czy nikt tego mu nie powiedział? W Ameryce jest wyluzowane społeczeństwo, ale i nikt mu nie powie, ponieważ... No tutaj ludzie mają taką, że żyj i dać żyć. Jeżeli jesteś idiota, ubierasz się jak idiota, to nikt ci nie zwróci uwagi, chyba że jesteś swoim... Masz bardzo dobrego kolegę i koleżankę i... Oni ci zwrócą uwagę. Ty, w Ameryce tak się nie ubiera. Słuchaj, wyglądasz jak kompletny przygłup. Natomiast jak jesteś nieznajomy, to nikt ci nie powie tego, ponieważ nikogo to nie obchodzi. Jesteś przygłup? Wyglądasz jak debil? No to ci nie powiedzą tego. To nie ich sprawa. Tylko ci zwrócą uwagę, jeżeli jesteś ich bardzo dobrym przyjacielem, kolegą. I znają cię już bardzo długo. Więc... O Boże. Na trygława jest wroga. Dobra, no i to są wszystkie te odcinki w prawie w tych samych, takiej, może ma parę tych koszulek, t-shirtów, ale one wszystkie wyglądają tak samo i wygląda jak idiota. I on tutaj podróżował po Ameryce właśnie i mówi, jestem z Polski i pierwszy rzut oka, no idiota, kompletny debil, przygłup.
69 odcinek, ciągle te same pieprzone koszulki. Może w odcinku numer 1000 ktoś mu zwrócił uwagę, że hej, wyglądasz jak debil. Ubierz się jakoś normalnie. Dobra, to by było na tyle. Proszę o łapki w dół i wyzywanie mnie. Do zobaczenia. Pierwszy dys na moim kanale.